To jest boks z Patrykiem Szymańskim. Patryk Szymański no, dzisiaj wygląda jak milion dolarów, a jak się czuje, bo długa przerwa od boksu, to powiedz, jak się czujesz i czy masz głód boksu, żeby wrócić do ringu, czy na razie odstajesz to na drugi plan w życiu? Witam. Znaczy tak, generalnie powiedzmy, że nie myślę na ten moment o boksie. Trenuję, ruszam się, ale jakby nie przygotowuję się do żadnej walki. Nie powiedziałem, że kończę, nie powiedziałem, że wracam, znaczy będę kontynuował karierę. Sam nie wiem, jestem w takim lekkim zawieszeniu, myślę co dalej, ale jakby ciągnie mnie do boksu, lubię to, kocham to, robię całe życie, więc myślę, że jeszcze pewnie gdzieś będę kombinował. Gdzieś tam już na sali jakieś plotki słyszałem, że skończyłeś. Później od kogoś innego słyszę, że masz jakieś propozycje walk, czyli gdzieś jesteś zawieszony między tymi dwoma opcjami. To kiedy decyzja? Jakby nie określam się czasowo, tak? Na razie skupiam się w sumie koniec roku, zaraz będą święta, nowy rok i jakby na pewno z nowym rokiem podejmę jakieś decyzje co dalej. Jestem w treningu, czuję się dobrze, więc to jest najważniejsze i co dalej, to jakby nie wywieram żadnej presji, że muszę podjąć decyzję już teraz. Wiele słynnych gymów mamy w Polsce, Legia, Fight Club, Knockout Boxing Gym, Wierżoniów, teraz dołączył kolejna taka sala, Szymański Gym. Otworzyłeś własną salkę bokserską. Tak, zgadza się. Otworzyłem gym takiego treningu personalnego, głównie dla ludzi uprawiających sport rekreacyjny, tak naprawdę boks, ale no też jakby zdarza się, że przychodzą zawodnicy, którzy gdzieś tam coś więcej walczą. Między innymi, ja nie wiem, na przykład Krzysiu Klaczek trenuje, który jest Queena, w KSW będzie walczył niedługo, więc jakby gdzieś tam zawodowy sport też się przewija. Co zamierzasz robić z tym gymem? To dalej będzie tak jak mówisz, tylko dla rekreacyjnie, dla ludzi, którzy chcą uprawiać fitness, boks w takiej formie? Czy myślisz, że z czasem może staniesz się trenerem zawodowym? Nie, takiej opcji jakby nie dopuszczam do głowy. Nie wiem, może różny scenariusz piszę, ale na ten moment jakby w ogóle o tym nie myślę, jakby w takich kategoriach. Tak fajnie mam miejsce swoje do treningu, nikt mi nie mówi, o które mogę przyjść, tylko przychodzę, kiedy zrobić swój trening, kiedy tylko chcę. Dostawuję cały sprzęt pod siebie, to co ja potrzebuję, a przy okazji też jakby dodatkowa opcja za zarobku, gdzieś fajny pomysł. Myślę, że teraz sporty walki są coraz częściejszą wybieranie, częściej jest wybierane jakby ta aktywność sportowa jako forma ruchu, więc dla mnie dobrze i zapraszam dużo ludzi. Jak teraz siedziałem obok ciebie na tej gali boksu MB Promotion, widać, że ciągnie cię do tego boksu, patrzysz, angażujesz się, wspierasz swoich kolegów, ale generalnie widać, że kochasz ten boks. Więc skąd wynika to takie myślenie, że żeby może wrócisz, może nie wrócisz, czy po prostu czujesz, że jeżeli masz wracać, to masz wracać na 100% i po jakieś wyższe cele i po prostu zastanawia się, czy jeszcze cię na to stać? Myślę, że tak jak powiedziałeś, to jest zawsze główny powód w ogóle moich jakichś wszystkich przemyśleń, czy boksować, czy nie, wcześniej, czy teraz. Zawsze było właśnie to, czym jest stać na jakieś wyższe cele. Gdzieś różne perypetie jakby życiowe też za mną i gdzieś decyzja tego powrotu się też odwiesza i jakby nie wybieram presji, bo miałem ważniejsze rzeczy w życiu, żeby to poukładać niż boksowanie, tak? Trenowałem po prostu dla formy aktywności, dlatego, żeby się poruszać, żeby trochę oderwanie od rzeczywistości mieć. Gdzieś ten boks jednak mnie relaksuje, rozluźnia i kocham, tak jak widzisz, tak? Gdzieś to ciągnie, dlatego tych emocji brakuje, dlatego też jakby nie podejmuję decyzji ani tak, ani nie. Jaka jest wymarzona walka, która przekonałaby cię albo pchnęła w kierunku powrotu? Wiesz, boksa też... Szeremeta, Golovkin... Nie będę z nazwiskami, jakby nigdy też nie operowałem w ten sposób, wiesz, fajnie mi gdzieś byłoby kogoś wyzwać, to byłoby zbudowało emocje, ale jakby nigdy nie szedłem w tą stronę. Na razie, wiesz, już sporą przerwę od boksu mam, więc też od boksu, od walk, bo jakby w aktywności fizycznej staram się coraz jakoś tam utrzymywać, mniejszą, większą, ale nie rzucam żadnego wyzwania nikomu, tak? Jeśli po nowym roku postanowię, że jednak boksuję, to po prostu chciałbym, żeby ten rywal był solidny, żebym się mógł sprawdzić i żebym mógł też kolejna walka mieć, dać odpowiedź na jakieś kolejne pytania, tak? Gdzieś tam, które sam sobie zadaję. Nie, żadnej presji nie narzucam. Wrzuciłem to nazwisko Kamila Szermety, bo mieliście kiedyś taki beef medialny, trochę on mówił o tobie, trochę ty
o nim. Nie byłeś trochę zazdrosny, jak go zobaczyłeś z głowy kinem, że jednak udało mu się dojść do tego, do takiej walki, bo to jest jednak jakiś sukces nawet zawalczyć się z głowy kinem. Wiesz co, ja jakby właśnie nigdy nie rozumiałem pewnych rzeczy, tak, bo ja nigdy jakby z Kamilem, że z nimi się jakoś po drodze się nie lubiliśmy, nigdy jakoś tam się nie lubiliśmy, ale też nigdy nie było jakiejś nienawiści. To on jakiś zbudował wobec mnie jakieś tam nienawiść i tak dalej. Ja jakby jestem patriotem i kibicowałem mu jak Polakowi, tak? Więc też byłem na obozie u Golovkina i wiedziałem jakie są szanse, tak? Potencjalne w tym pojedynku, więc no też jakby nie składałem dużo nadziei wobec Kamila, ale cieszyłem się, tak? No, życzę mu powodzenia. Teraz jakbym tak powiedział, że tam czy mój wymarzony rywal to Kamil Szemeta. Wiesz, teraz kariery są w całkiem innym miejscu, więc jakby też jestem realistą i mam nadzieję, że jeszcze dostanie kilka walk klasowych, no bo jakby nie było, w tej ostatniej walce nie pokazał się jakoś źle, więc ma szansę na to, żeby jeszcze gdzieś tam zarobić pieniądze, a wszyscy wiemy, że sport sportem, ale kasa też się musi w tym wszystkim zgadzać i z czego trzeba żyć. No to trzymamy kciuki w takim razie za Kamila Szeremetę razem i czekam na twoją decyzję, cokolwiek tam nie zrobisz, to dzięki za dotychczasową karierę. Dziękuję i tak jak mówię, tak, ja trzymam kciuki, nie mam jakichś tam żali, on tam gdzieś próbował mnie ugryzać medialnie, ale ja nigdy jakby tego personalnie nie brałem. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.